tak, wjechaliśmy do Poznania, teraz musimy lecieć za Poznań. Pozdrawiam wszystkich z Poznania. Siema. I akurat zielone mamy. Dobrze, że dzisiaj nie ziela, nie ma korku. Pozdrawiam cały Poznań i okolice. O, ruch w Poznaniu nieduży, to przepryśniemy. Ja dzisiaj przepisowo ubrany od stóp do głów. I na Wrocław będziemy lecieć. No już prawie jesteśmy na wylocie z Poznania. O, tu widzę jakiś dwusuwik przed nami. Co to może być? Co to może być? USK, MZK. Raczej MZK. MZ-a 100%. A jak? 250. Siema.
chyba droga na Leszno. Tak. No co, widzimy się u chłopaków. Mierowie już, czyli to jest kawałek za Poznaniem, przejść Mierowo. Szukamy stacji teraz, chyba Shella. To od razu tam, nie wiem, natankujemy. Zobaczę, ile spalił. No i zaraz z chłopakami się widzimy. 1500 metrów nas dzieli od stacji. Nie no, wyprawa fajna, naprawdę. Coś pięknego. No a jeszcze trochę to będziemy robić jazdy nocne, bo w dzień będzie tak gorąco, że będziemy w nocy jeździć. Tylko żarówki bym musiał sobie jakieś kombinować dobrze. I ustawić te światła dobrze. Pojadę do fachowca. Może jakiego leda się zapoda. Bileda, o, coś takiego. Czyżby tam była stacja? Możliwe. Ukryta szelka? Czy jak? Albo nawi coś źle pokazała. Jakiś boczny dojazd, czy co? O, jest stacja, tak. Szelka jest, boczny dojazd. No i gitara. Jesteśmy. Droga kozacka, dojazd kozacki. Ej, sam chłopaki. Może enduro tu przez krawężnik pojadę, nie? Siema! Kurde! Widzisz, teraz ciebie ja, Mikołaj, odwiedziłem, nie? Dobra, to my sprawdzimy sobie paliwo. Dobra? Jasne, no. Ej, na właśnie powiem tak, czy znowu jechałeś po mieście na jedynce? Kto, ja? No. A czemu? No, patrzę na odcinkach, na jedynka, max dwójka po mieście. No ile? Jak tu 130 jest na jedynce? To ile ja mam jechać? Ja też tak bardzo się dziwię z tymi biegami. No. Że jedynka? No, chcesz się tym przejechać, to zobaczysz. Wiesz, to, ja się jest, już przejechałem. No słuchaj, jedynką jechać po mieście to jest w ogóle no kwintesencja w ogóle dla, wiesz, no, dla uszu. Aromat, no, poezja. Ja sobie cisnę tak trójka na czwórka czasami. Co ty, no, no jechałeś tym. To wiesz, co jest. Znaczy, ja wiem, ja tym jechałem, powiedz tak, bo nim się nie da jechać powoli. No nie da się, no. No dwójkę czasem włączam w mieście, jak wiesz, może jak tam paliwa mi żal, czy coś, nie? No, ale to nie ma, ale to nie ma przyjemności, nie? Dźwięk, chodzi o dźwięk, nie? A wiesz, w tym kasku ja mało dźwięku słyszę, no to wiesz. A słyszałem na odcinkach, wiesz, że tam masz trochę, jest właśnie na tym endurowym jest właśnie lepiej, jest lepsza jest jakość dźwięku, nie? Bo masz ten. No. Nie, no zobacz, dzisiejszy odcinek jest lepiej. Tak? No. Dobra, to sprawdzamy paliwko. Dobra, to ja dzwonię do chłopaków. Dzwoń.
wskaźnika nie masz na tym. Nie, nie mam. Ja też nie mam wskaźnika. My mamy stare sprzęty. Ole wydoiła trochę. Mój też nie jest nowy. Ja, wiesz co, naleję, no. Ja zobacz. Też muszę nalać. Pusto, nie? Sahara. Sahara. Trzeba nalać. No to dobra, dzwoń po niej. No i co, wbijamy na te wronki? Tak, to w sensie tam Dawid mówił, że... Z Dawidem pojeździmy chwilę i na tak, wronki. Tak, z Dawidem chwilę i ja jednego wronka bo na plecach, nie? Bo też trzeba właśnie jechać, nie? Aha, a Krzychu jak? Właśnie chodzi o to, że Krzychu... Poczekaj, halo? No. Mikołaj, przymiarka do 600. PC37. No. Kończy? Nie no, wygodna. Trochę czuję właśnie, że no twardsze jest dużo od mojej. Bo do ciebie jak jechałem, to na innym przelocie, nie? I w trakcie bez postojów. Czuć, że jest twardsza. Kupisz taką? No jak A zrobię, to kupię. Nie, ale... No, widoczność jest. I 600 czy 1000? 600. Raczej 600. W 600 zostanę. No ewentualnie, tak marzenie to wiesz, Fireblade 9 tam, 2.9 albo 9.54, nie? Na wtrysku już. Na wtrysku, no. O kurde. Nie no, fajny motocykl. Jeszcze wyścigowa czerwień. A zobacz, jak u mnie jest pozycja. Ściągnę kask. Nie no, tutaj to jest. Jest duża, nie? Co? Inna pozycja jest? No. Inna pozycja, zupełnie. Jesteś jeszcze wiesz, bardziej pochylony, nie? Między kierownicą a zbiornikiem jest taka duża przestrzeń, nie? Aha. Tam bak jest większy, z 19 litrów. Tam jest taka wąziutka, malutka. A siedzi ci ta fajerka. Siedzi. Kurde, każdemu siedzi ta fajerka, no. Musi siedzieć. No i tu już nic nie widzisz. Jak ja jechałem złożony, to byłem tak jak gdzieś tutaj, nie? No nie byłem w stanie do końca się złożyć. Nie no, o wiele jest lepsza, nie? Ze względu właśnie na ten mój wyrost, nie? Zawsze dla porównania na mojej. O, to zobacz teraz u Mikołaja. Czyli takie mamy ten odcinek porównawczy. 3 CBR-ki. No, 3 CBR-ki, no kurde. Nie no, tu to jak turystykiem praktycznie. No. Ale masz fajną torbę, ty. No, tak, bak. No, takie coś bym chciał. No, 350 zł w Motowayu, jak patrzę. O. To w ogóle jest luksus. No. Jak to się nazywa? Kubak? Kubak, no. Kubak. A dzisiaj mam klucze, więc odkręcimy DB Killery, więc i będzie głośno. Dobrze. Mam taką jedną prostą, podobną do Willy Boys, ale... Tylko, że to jest też przejazd, jest dłuższa trochę. Aha, aha. No dobra, no to co, tankujemy? Tankujemy. I lecimy do chłopaków. Szybkie ubieranie, słuchajcie, trzeba kombinezon ściągnąć, żeby sika zrobić, nie? Tak to zrobiłem. I teraz ubieramy się i lecimy do chłopaków. Spod Poznania do Mikołaja, Dawida i jeszcze paru innych. Zobaczymy, ile ich tam będzie. To see you. Sprzęty grzejemy. Elo. 220. Łocie, szczur. Chłopaki na ścigach. Na hulajnogach. Łocie, szczur. Jakby to Kuba powiedział. Tylko jeszcze moja nieodpalona. No gorąco jest, no wszystko mokre. Kombi w środku mokry. Spocony. Paski od kabelki mi do buzi wchodzą, trzeba poprawić to. No jeszcze gorzej wchodzą. Fuj. Językiem je poprawię. To,
No dobra, jakoś się przemęczę. Mikołaj prowadzi. Musiałem trochę kas przestawić, no bo dajcie spokój. Tasiemka w buzi. Mikołaj wspomniał, że ja na jedynce jeżdżę po mieście. No słuchajcie, no to jest po prostu dźwięk. Dźwięk. Dla dźwięku się jedzie, tym bardziej, że ta fajerka na jedynce wykręca 130 luz.
Dobrze, że nie wyprzedzałem, bo my w prawo teraz. Dobra, teraz na rondzie w prawo. Jeszcze chwila i dojeżdżamy. I są chłopaki, dwa motocykle, jak znalazł. Siema, Jarek, jak masz na imię? Piotr. Piotr. Siema Dawid, kopelat, KTM, słynny KTM 400. Czekaj, już go obejrzę. Dawid, jak cię miło widzieć, kopelat, nie? Ty, no przyjechałem do ciebie, nie? No, zarąbiście, nie? Ty WR-ką jesteś? Dawida. Dawida. Mam moje sprzęty teraz. A masz coś? Będę kupował Honda.
Ale nie, jeżeli do września to tom, jeżeli nie, się znajdzie inną, to... Aha. Jeżeli ja będę miał kasę, żeby nową kupić. No. Aha. Poczekaj, ja wezmę inną kamerę sobie. Siema. Dojechaliśmy do Poznania, do chłopaków spod Poznania. Dawid! Kurde, siema. Siema, siema Piotr. Siema. KTMik 400? RFS, 2005 rocznik. No, ja miałem 2002. 2004. Ja to chyba te same silniki, nie? RFS. Te same, no. No, klekocze, ale daj radę. Klekoce. Nie masz ten, stópki widzę. Nie mam, dlatego muszę go trzymać. I co, zarejestrowany? Tak jest. Na koło daje? Daje. Wczoraj nawet mamy filmy z wczoraj. Z trójeczki jakoś idzie. Ojej. Pokaż jak to godał. Czyli enduro, co? Enduro, tylko enduro. Na enduro? Razie. Myślałem o ścigaczu, bo przejechałem się na 600C i powiem, że w pewnym momencie się zakochałem, powiedziałem sobie, muszę sobie go kupić. Ale jednak w serduszku enduro, nie? Może mam mniej koni, ale... Ale wiesz to, ale nie szkodzi mieć to i to, nie? Tak jest. Właśnie, kupcie ściga na szosę i w teren enduro. No. Albo nakedzik jakiś fajny. Albo nakedzik. Też myślałem o tym, nie? Wiesz co, nie, lepiej ściga weź. Tak? Ściga. No, ściga. A prawie skrętu jest chyba trochę większy w nakedzie, nie? Czy jak to jest? No, znaczy lepiej się skręca takimi nakedami, nie? Tu musisz się trochę złożyć, nie? Bo jest po prostu, wiesz, inne ten. Na żywo robi inna długość. Tak? No, fajne. Też ci powiem. Większa, nie? Zobacz z tamtej strony, przytrzymaj. Przytrzymaj. Ale KTM, ojony. No i oczywiście siedzenie tutaj. 400. Może pokażemy, jak to gada. Miedziany. No tutaj, no, nie tak głośno, Miszu. Ja wiem, bo na ciebie mówią miedziany. Tak, miedziany. Ja wiem. Fajny sprzęt. Poczekaj, ci ściągnę plecak, to zobaczysz ją całą. Czekaj, ci pościągam tu wszystko, żebyś zobaczył. Lubisz motocykle? To chodź, usiądziesz sobie. Chodź. No przymierz się. Tak? No. A będzie inna pozycja tutaj. O panie, jaki ten sport taki typowy. Tak, czuję się szybki. Czujesz się szybki? Tak, czuję się szybki. Dawid, wystarczy wsiąść. Szybki i lekki. Z kasy na paliwo. Polstat KTM-a? Co? Możesz spróbować, ale musisz kranik włożyć. Ojej, pierwsze odpalenie KTM-a na kanale Black Opso. To jest. Nie. O kurde! Specjalista! A co ty malowałeś ten kolektor? On malował całą ramę z wydechem. A, bo to z wyrunka wychodzi. I to mało klamka wychodzi. Ale wiesz co, powiem ci, 400 są... Tak, za dużo mocy to nie ma. No nie ma, ale... I do zabawy jest fajne, nie? Bo na kole fajnie to idzie, tak, wiesz? Ale jedyną wadę, nie? Jedyna wada. Tam tutaj jak się naciąga silnika. Jedyna wada. Dobra, wszystko skacza, potem pogadamy. Cześć. Cześć wszystkim. Siema. Aresztowanie, obywatelskie zatrzymanie, patrz, tak. Nogą. No. A to nie mój, to jest... Będzie na tym. Na YouTubie. Obywatelskie. Dzięki. Nara. A Piotr zafascynowany tym ścigaczem. A ty już jedziesz 600-ką? Już jeździsz? Tym już jeździsz. Już jeździłem, wczoraj z nią. A dzisiaj WR-ką. Ja powiedziałem, żebym przekręcił 7000 obrotów, nie? A ja 13. Przekręcił 12 do 13. Ty, ale ty nie pochwaliłeś się tą WR-ką, ma te wydechy, ty. No, ma. No. Majster. No. No pokazuj tu, chwal się. Chwal się, miedziany. Chcesz palić? No, jak masz, albo odpal ty, no czyj honory. Czyj honory, na zastwo ja będzie. Te beki trzeba było zdjąć, to wtedy to ładnie mu wyrwi na, a patrz, wlepa Black Opso. Jezu, ja pierdzielę. Plastyki musiałbym poogarniać, wtedy... Ty, się... a gdzie masz Krzycha, bo chciałem go pozdrowić. No właśnie, Krzycha niestety nie będzie. Mam go pozdrowić? Możesz pozdrowić. Krzychu, Krzycha na odcinku. Krzychu, pozdrawiam cię na odcinku. Trzymaj się tak. Piotr odpalił. Słuchajcie, to na dzisiaj to jest najlepsza Yamaha tutaj w ekipie. I najlepszy KTM w ekipie, bo Cebry mamy 3, no to tutaj nie będziemy oceniać, nie? Każda ma jakiś urok w sobie. Najlepszy pojedynek. I co, i teraz wspólne śmiganie. Tak jest. A co, do Wronek z nami nie pojedziesz? Chciałbym, ale mam jutro egzamin na 9. Ale to niedługo jest. Tak? No. Zobaczymy, postaram się, ale to...
Ty, bo wiesz, on się martwi, bo on tym będzie musiał jechać. No, tak. On tym walczy o każdy kilometr, jeżeli tak chciał szybciej, ja już nie mogę. Setki to ja muszę w kalendarzach widzieć. No dobra, chłopaki, no to co? Ja tutaj napiję się wody i lecimy. Tak, nie ma co. Właśnie panowie, tutaj przedłużać. Mam dla was ten Dawid Piotrek. To już, ej, to zostaw to na miejscu. Święty Mikołaj, przecież. Ej, wrzuć to na miejscu, bo no ja mam pełen plecak. Nie masz miejsca w plecaku? Nie wiem, no jak zmieścisz, to wrzucaj. Woda ognista? Tak, woda ognista. Pijemy paliwo ze stacji Shell. Za free dają? No. Oczywiście. No tak. Nie wiem, bo ja mam dwie wody, mam sprzęt jeszcze. W żyłach paliwo i w tym. I w baku paliwo. Dokładnie. O. Jamaszka. I Jamaszka. No to słuchajcie, to my tutaj zaraz ten, się zwijamy i będziemy lecieć. No oczywiście. No, to tymczasem. Widzimy się za chwilę. Tak jest. Dokładnie.